Cześć, dzisiaj kontynuujemy wycieczkę po podcinku Wyry. Jesteśmy akurat przed tym zasypanym fundamentem schronu prawdopodobnie polowego, bo nie wiadomo, on jest po prostu tu gdzieś na tym wzgórku, albo tam jest zasypany. Obecnie go już kompletnie nie widać. No i chciałem po prostu te miejsca też odwiedzić, żeby pokazać, gdzie to jest, bo tu już po prostu nic nie ma. No ale chcąc udokumentować to trzeba tu być. Także to jest pierwszy fundament, który jest zasypany z pododcinka Wyry. No Sowiniec, schron bojowy Sowiniec jest zrobiony, to w czasie tej inscenizacji bitwy Wyrskiej to się zrobiło. No, teraz kieruję się do tego schronu z 1939 roku, który brał udział w walkach. No i potem jeszcze będzie jeden ten zalany wykop taki, także to będziemy filmować też. No i to będzie cały pododcinek Wyry gotowy. Także na razie tu jest widać, że nic tu nie ma praktycznie, no wszystko zarośnięte. No, bo pytałem się właśnie tutaj tutejszych członków Profortalicjum, no to mi powiedzieli, że tu po prostu już nic nie ma, tu jest tylko taki, tak, tu jest taki zagajnik, gdzieś może w tym miejscu jest ten fundament. To jest pozasypywane śmieciami, bo jak gdy się to wlezie do tego tam, w ten gąszcz, no to widać pełno po prostu śmieci, takiego czegoś. Także na razie tu kłaniam się i żegnam się z tego miejsca i kierujemy się do tego schronu z 1939 roku. To cześć. No jak widać, nic tutaj nie ma. Gdy się wejdzie w ten gąszcz, to tam tylko są śmieci po prostu. Mi się wydaje, że według mapy to po prostu tutaj ta mała łączka taka między tym, to jest ten, to jest po prostu ten, nie będę tam wchodził, bo po prostu widać pełno tego i no nic nie widać tutaj. No, ewidentnie piszę, że między po prostu drzewami to jest takie, to mówię, albo ta łączka, albo jeszcze może być tutaj gdzieś, no. Ale tego i tak nie widać, no w każdym razie tak mi powiedzieli wszyscy i tu jest taki wzgórek. Tak to wygląda. I po prostu nic tutaj nie widać specjalnego, żeby tu coś było. Jest tam kupa śmieci i to jest wszystko. Także tu na razie będzie wszystko z tej strony.